Do lutowania przewodów i nie tylko możemy użyć różnego rodzaju lutownic. Może być to lutownica transformatorowa, lutownice oporowe oraz palniki gazowe. Aby zlutować przewód, należy przyłożyć grot lutownicy do tego przewodu, aby go wstępnie rozgrzać. Dla lepszego przewodnictwa ciepła przykładamy lut w miejscu, gdzie jest przyłożony grot lutownicy. Po chwili cyna topi się, a za sprawą zawartego w niej topnika rozlewa się po przewodzie. I po chwili połączenie mamy już gotowe. To samo można zrobić z pomocą lutownicy oporowej. Proces lutowania przebiega w taki sam sposób. Problem pojawia się, gdy chcemy zlutować większe elementy. Wtedy nawet lutownica o sporej mocy słabo sobie radzi. Proces nagrzewania przedłuża się, a cyna nie za bardzo chce łączyć się z elementami lutowanymi. Jak widać, cyna słabo została rozprowadzona po elementach lutowanych, a przewód poniżej miejsca lutowania mocno jest już nagrzany. W takim przypadku do lutowania większych elementów lepiej jest użyć palnika gazowego. Na rynku jest wiele rodzajów takich palników. Ten kosztujący około 20 zł jest zapalniczką piezoelektryczną, daje ciągły, mocny płomień. A ten w formie pisaka też się do takiego lutowania nada. Proces lutowania palnikiem jest o wiele szybszy. Nagrzewa się szybko miejsce lutowania, a nie cały przewód. A cyna łatwo jest rozprowadzana po materiale.
Połączenie o wiele lepiej wygląda od poprzedniego. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!